Na przełomie kilku lat trwania akcji pod hasłem Maraton Pisania Listów, dzięki apelom autorów listów, wolność odzyskało kilka osób, na przykład w Czadzie, USA czy Peru. Młodzież z drugiego ELO w Legnicy wierzy, że ich słowa w połączeniu z milionami innych piszących listy będą miały przełożenie. Można by wydrukować te wszystkie listy i po prostu wysłać ich dużą ilość, ale to tak naprawdę nic nie znaczy, ale jak każdy poświęca swój własny czas i pisze i kawałek swojego dnia oddaje, żeby napisać własnoręcznie coś, to myślę, że to powinno mieć efekt i że to naprawdę coś zmieni. Maraton pisania listów, drugi ELO w Legnicy, wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który wypada w poniedziałek 10 grudnia. Są to listy pisane głównie do władz, właśnie z takimi apelami i prośbami o to, by te kobiety zostały uwolnione, bądź by zostały po prostu przeproszone za takie postępowanie. Liczycie, że to coś może dać? Liczymy i wiemy z poprzednich edycji, że rzeczywiście te listy przynoszą pozytywne skutki. Udział w akcji był dobrowolny. Więcej informacji na temat ludzi, którym mają pomóc, pisane apele można znaleźć na stronie maraton.amnesty.org.pl.